dzisiaj kolejna część akcji morsowanie. Tym razem pokażę Wam zaawansowany sposób morsowania, czyli ten, który niektórzy uważają za jedyny słuszny i prawidłowy. Zaraz zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Na koniec jeszcze będzie reset, czyli pełne zanurzenie w lodowatej wodzie. Zapraszam Was. Ostatnio pokazałem Wam, w jaki sposób w ogóle zacząć morsowanie, co nam to daje, jakie są zalety, jakie są korzyści z tego płynące i jak wejść w najprostszy sposób do wody. Dla osób, które się może tego boją, które nienawidzą zimnej wody, były pewne ułatwienia. Tutaj link do tego materiału, żebyście mogli go sobie odtworzyć. Dzisiaj pokażę Wam sposób dla zaawansowanych, czyli pełne zanurzenie w wodzie. Mamy przerębel, więc jest idealnie. To już jest skierowane dla osób, które morsowały, które znają swoje ciało i wiedzą, jak ono reaguje na zimno. Jest to po prostu kolejny krok do zadbania o swoją odporność i przekraczania kolejnych granic. Sprzęt, który będzie Wam potrzebny, to są kąpielówki, które już mam na sobie. Buty. Te buty są tylko i wyłącznie dla ochrony stóp. Ja tutaj nie wiem, co jest pod wodą. Mogą być tam jakieś kamienie, może być szkło albo coś innego. Nie chcę sobie rozwalić stóp, które teraz będą w takiej lodowatej wodzie niewrażliwe, więc nie będę za bardzo tego czuł. Dlatego mam buty na ochronę. Jeżeli znacie miejsce, w którym morsujecie, wiecie, że jest piaseczek, chodzicie już bez niczego. Dodatkowo siekiera. Czasami trzeba przyjść i zrobić przerębel, zrobić sobie miejsce do morsowania. Pamiętajcie, żeby ta woda nie była tam zbyt głęboka, żebyście mogli stać. Najlepiej taka, która jest mniej więcej do klatki, do pasa, żeby się jeszcze troszeczkę zanurzyć i wtedy jest pewne bezpieczeństwo, a nie na pewnej głębokości, gdzie musicie pływać, żeby nie zanurkować pod przereblem. Bielizna na przebranie, no i ręcznik. Mata, żeby spokojnie, komfortowo się przebrać, żeby nie mieć brudnych stóp przed założeniem wszystkich ubrań. Jeszcze mam do tego czapkę. Mam jeszcze czapkę, którą założę po morsowaniu, ponieważ będę miał mokrą głowę od zanurzenia, więc warto jest ochronić uszy przed wystawieniem na wiatr. Dobra, zaczynamy morsowania. Dzisiaj nie stosuję już rozgrzewki. Ona jest dla tych osób, które mają pewną obawę przed wejściem. Po prostu jak Ci jest ciepło, jest trochę łatwiej wejść do zimnej wody, co wcale nie ułatwia Wam potem siedzenia. Ja dzisiaj nie będę się rozgrzewał. Wchodzę od razu do zimnej wody, żeby nie było takiej dużej różnicy temperatury. Zapraszam. Warto sprawdzić, czy tutaj nie ma lodu na tafli. Powyjmować tutaj te kawałeczki, ponieważ one będą ostre, nie będziecie ich czuli, jak będzie ciało zmarznięte, a mogą Wam trochę porysować ciało, więc pozbywamy się lodu z przerębu. Przerębel jest gotowy, więc mogę do niego wchodzić. Początek jak zwykle. Jest najtrudniejszy. Muszę uspokoić oddech. Potem już jest dużo lepiej. Dobra, jak już uspokoiłem oddech? Wdech nosem, wydech ustami. Już jest dużo lepiej. Teraz przyzwyczajam ciało do tej temperatury. Przyzwyczajam tylko głowę. Ponieważ przede wszystkim musimy sobie uświadomić, że sami chcieliśmy tutaj wejść, że to da nam różne korzyści i że to wcale nie jest dla nas takie straszne środowisko. Morsujemy całym ciałem aż do szyi, ręce, nogi i wystawiamy już cały organizm na taką temperaturę. Już jest coraz lepiej. Czuję szczypanie, najbardziej w dłonie przed ramiona. I tutaj przy szyi jest dość mocno wrażliwe miejsce, ale jest ok. Jak widzicie, siedzę bez zegarka, nie będę liczył czasu. Tutaj najważniejsze są takie subiektywne odczucia, czyli jak będę czuł już, że jest mi zimno,
że już jest wystarczająco, to wyjdę. Przed tym jeszcze zrobię reset. Podejrzewam, że posiedzę coś około 2 minut, zanurzę głowę i wyjdę. A już jest dużo przyjemniej. No i to jest takie prawidłowe morsowanie dla zaawansowanych. Czyli całe ciało wrzucamy do lodowatej wody. Pamiętajcie, że oddech jest bardzo istotny. Wdech i wydech. Nie myślcie o tym, że was to piecze, że was to boli. Jesteście tutaj, bo chcieliście. Nastawienie w głowie jest też bardzo istotne. Już jest trochę lepiej. Nie wiem, ile czasu minęło, ale już jest troszeczkę lepiej. Nie czuję się aż tak źle. Dajcie znać, czy wy już w taki sposób morsowaliście. Czy morsowaliście w przeręblu. Czy jesteście już na poziomie pełnego takiego zanurzenia. Czy tylko i wyłącznie wchodzicie w butach jeszcze w takim podstawowym sprzęcie. Nie mówię, że to jest złe morsowanie. Jest to morsowanie dla osób, które dopiero zaczynają i stawiają swoje pierwsze kroki. Więc od czegoś trzeba zacząć. Dobra. Dłonie już mi kostnieją troszeczkę. Teraz robię pełne zanurzenie i za chwilę wychodzę z wody. Spokojnie trzeba to zrobić. Nie panikować i nie przyspieszać oddechu. Czyli spokojnie wdech. Zmroziło twarz. No i dobra. Teraz wyjście jest najgorsze. Trzeba zobaczyć, gdzie jest ostry lód, tak żeby sobie nie porysować całego ciała. Zabieram siekierkę i wychodzimy. Teraz istotne jest też to, żeby pozwolić ciału, żeby samo się ogrzało. Czyli nie biegać, nie wykonywać jakichś specjalnych rozgrzewek, nie szorować się, nie ogrzewać tak bardzo, tylko po prostu pozwolić, żeby powoli ta krew się ogrzała i żeby ciało samo sobie z tym poradziło, żeby nauczyło się takiej termoregulacji. Przez to, żebyście teraz szybko to ogrzali, ta zimna krew skończy, poszłaby do serca i potem byśmy całą tą zimną krew rozprowadzili po ciele i byście dużo wolniej dochodzili do siebie niż w taki spokojny sposób, czyli po prostu wytarcie się, ubranie i wrócenie do domu i poczekanie, aż ciało wróci do normy. Bardzo fajnie, naprawdę komorsowanie. Najbardziej to czuję teraz dłonie, które są troszeczkę skostniałe, więc idę się wytrzeć i zakładam czapkę na głowę, żeby uszy mi, żeby się nie przeziębić właśnie. Lecimy. Bardzo ważne właśnie jest dobre przygotowanie sprzętu, żeby po wyjściu z wody szybko się przebrać, bo to jest ten moment, w którym możecie się najbardziej wychłodzić i ewentualnie przeziębić, więc wychodzicie, przebieracie się i można spokojnie iść do domu. Najpierw zakładamy rzeczy na górę, czyli czapkę, bluzę. Potem zakładamy dół i uciekamy. Ja po wyjściu z wody zacząłem się tak trząść. Wiele osób pewnie też to przeżyło. To jest taka normalna reakcja organizmu. Mięśnie drgają, kurczą się i w taki sposób rozgrzewają ciało. Więc nie przejmujcie się tym. Zimowe morsowanie w przeręblu uważam za udane. Dajcie znać, jak wam się to podobało, czy film był przydatny i jakie są wasze doświadczenia z morsowaniem i z pływaniem w zimnej wodzie. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku, w którym właśnie zamierzam troszeczkę popływać, a może i nawet nurkować. Do zobaczenia. Statyw zakończył swoją robotę, można iść do domu.